W dzisiejszym odcinku Kawulski o walce o pas dla Kalidowa, Francuzi wyśmiewają Ziółkowskiego, Overeem w KSW, Lewandowski kontrowersyjnie po Koloseum 2. Jan Błachowicz na gorąco zabrał głos po gali Koloseum 2. Bardzo mi się podoba, mega wrażenia, mega emocje, publika dopisała, atmosfera jest cudowna, także cieszę się, że mogę to po raz drugi przeżywać na żywo. Mariusz Pudzianowski wracając do domu powiedział pierwsze słowa po porażce ze Szpilką. Drugą rundę i mówi Mariusz, tylko weź jak coś to sklinczuj do siatki i powal sobie przy siatce, nie próbuj boksować. No dobrze, a Mariusz oczywiście swoje i kara musiała go spotkać. Taki jest sport, jeżeli czasami nie posłuchasz, co mówi narodu, to tak musi być fantazja łańska podniosła, więc fantazję łańską szybko Szpilka zgasił. Tak jak mówiłem wcześniej, Artur nie bez kozery dostał szansę walki o mistrzostwo świata, a walka o mistrzostwo świata za darmo się nie dostaje. Już to wiele razy przed powtarzałem i Artura nie lekceważył. To, że został parę razy znokautowany, o niczym nie świadczy. Zawodowiec to jest zawodowy. Po trzeciej walce między Kalidowem a Askamem Anglik zabrał głos. Ostatniej nocy odważyłem się, żeby zrobić coś wielkiego. Znalazłem się jednak daleko od miejsca, w którym chciałem być. Gratulacje dla Mameda za zwycięstwo. Gratulacje dla KSW, Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego za kolejny niesamowity show. KSW za każdym razem zaskakuje mnie tym, jak dobrze są w tym, co robią. A teraz dla fanów. Po prostu wow. Nigdy nie czułem takiego wsparcia, przysięgam. Nie mówię tego, bo chcę, ale kibice byli niesamowici. Nawet w drodze na galę, kiedy robili nam zdjęcia w ruchu ulicznym. Naprawdę niesamowite. Jestem dumny z tego, że byłem częścią kolejnego wielkiego wydarzenia głównego. Ale szczerze mówiąc, jestem zniesmaczony wynikiem. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Po zwycięstwie na PGE Narodowym pojawiły się wątpliwości dotyczące przyszłości Mameda Kalidowa i pytania, czy powinien walczyć o mistrzowski pas. Maciej Kawulski w rozmowie z Arturem Mazurem dla kanału Klatka po Klatce jednoznacznie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Masz moje zdanie. Nie. Ja uważam, że nie dlatego, że mu źle życzę, zresztą wszyscy wiedzą, no co to będę jakieś tam furtki robił. Uważam, że jest dobrze Mamedowi tu, gdzie jest i powinien toczyć wielkie falki, które będą interesować, a w wyjątkowych przypadkach też elektryzować kawał tego kraju, kawał Europy i kawał świata. Czy powinien brać pas i nie wiadomo, co będzie z rytmiką jego obrony? Niekoniecznie. Uważam, że zawodnik na jego etapie kariery powinien myśleć o tym, żeby toczyć wielkie walki, ważne walki i istotne walki, ale niekoniecznie powinien myśleć o trofeach, bo trofea wiążą się z pewną rytmiką, która niekoniecznie odpowiada zawodnikom na tym etapie kariery. I chyba wszystko w tym temacie. Łukasz Jurkowski po odebraniu pierścienia i tym samym dołączeniu do Hall of Fame porównywał pierścienie razem z Janem Błachowiczem. Łukasz, o jednej rzeczy zapomniałeś. Aha, to jest opakowanie? Tak. Ja pierdolę. Biorę! Podczas main eventu gali Koloseum 2 gorąco było nie tylko w samym oktagonie, ale również przed, gdzie Mateusz Borek, Maciej Kawulski oraz Jan Błachowicz eksplozywnie zareagowali na nokaut Kalidowa. Michał Materla po wygranej na Koloseum 2 umieścił krótki wpis na Instagramie, w którym pisze, dzięki czemu wygrał walkę. Mariusz Pudzianowski, znany z nieustępliwości, znów udowodnił, że lepiej nie wchodzić z nim w konflikt. Jeden z komentarzy wyraźnie go zirytował. Sportowiec natychmiast odpowiedział ostro. W niedzielę 4 czerwca Pudzianowski skorzystał z platformy Facebook, aby skierować się do swoich fanów i poruszyć temat walki z Arturem Szpilką. W komentarzach wiele osób zaangażowało się w dyskusję, a jeden z nich postanowił dokuczyć Pudzianowi. Napisał krótko, ważne, że kasa się zgadza. Ten komentarz dotarł do Mariusza Pudzianowskiego, który zdecydował się odpowiedzieć mocno. Synu, z takim podejściem jak tu robisz, tej kasy nie miałeś i nie będziesz miał. Odrobinę pokory i szacunku dla starszego, bo życie cię kiedyś pokaże. Karma, odpowiedział Pudzianowski.
Robert Ruchała po walce Materli osobiście przyszedł do swojego idola, aby pogratulować mu zwycięstwa. Oto co powiedział. Wracam za 5 minut i tutaj ma być. Ma stać. No i co? Mam rękawice jeszcze, Zróbcie mi miejsce. Dobra, chodź. Ale trzymam ci go. Zdjęcie z tobą można zrobić. Ja. Ale weźmy się w walkę. Robciu! Siemano. Nie. Ja normalnie byłem w takim omoku. Normalnie spadę z krzesła, naprawdę. Zrobiłeś taką robotę. Za mało kopałem trochę. Nie, ale pięknie, naprawdę. Pięknie. Ja myślałem, że to będzie w parterze, a tu noka. No nie, no coś niesamowitego. Artur Szpilka wyraża dużą radość z faktu, że zna i może walczyć na jednej gali z Materlą i Kalidowym. A po starciu Szpilka czuł się następująco. MMA, panowie, MMA. Dziękuję. Artur Szpilka, dziękuję. Już się nie boję. Widzisz? Wcale nie było tak. No było super. Spaszam mi palec, dobrze? Głowa nieruchoma. Nieruchoma głowa. Materla to samo, nie? Koledzy! Tylko w tu zawał dostanę. Coś się dzieje, masz jakieś wątpliwości? Do dzieciaków jedziemy. Ale mnie kobiety tak straszyły, a to najbardziej zareagowało. Walka pomiędzy mistrzem kategorii lekkiej KSW Marianem Ziółkowskim, a mistrzem wagi piórkowej Saladinem Parnasem została odwołana na galę KSW Koloseum 2, tuż przed starciem. Ziółkowski doznał kontuzji podczas rozgrzewki, co uniemożliwiło mu udział w walce. Trenerzy Parnasa wyrazili wątpliwość co do prawdziwości kontuzji Polaka. Jest to trzeci raz, kiedy Ziółkowski wycofuje się z pojedynku z Francuzem z powodu kontuzji. Pierwszy raz miało to miejsce na gali KSW 76. Ponadto Ziółkowski ogłosił zrzeczenie się tytułu mistrzowskiego ze względu na swoją długą absencję w obronie pasa. Allez, je te laisse faire la visite. Oh, c'est bon, ça là, c'est fini. Ah. Non, je rigole pas par contre. Non, j'ai entendu craquer. Arrête tes conneries. J'ai entendu craquer. Attends. Moi, personne n'y croit, les merdes. Gala KSW na PGE Narodowym niefortunnie zakończyła się dla Borysa Mańkowskiego, choć nie walczył on na tym wydarzeniu. Zawodnik z Poznania opuścił imprezę ze złamaną ręką, której nabawił się podczas rozgrzewki przed walką Romana Szymańskiego. Borys Mańkowski podzielił się szczegółami całej sytuacji w relacji na Instagramie. No więc wyobraźcie sobie tą masakrę, nie? Pojechałem oglądać galę na Narodowy. Szybko pobiegłem pomóc się rozgrzać rąkowi. Chujowo upadłem. I złamałem rękę. Na lipcowym wydarzeniu KSW 84 były mistrz wagi kogucie Sebastian Przybysz zaprezentuje się w kolejnej walce. Zawodnik ten zainicjował propozycję starcia z aktualnym posiadaczem pasa w swojej kategorii, Jakubem Wikłaczem, korzystając z mediów społecznościowych. Walka między Paczuskim a Materlą zakończyła się już w pierwszej rundzie, gdy Paczuski został znokautowany. Po walce Radek przyznał, że popełnił błąd w pojedynku, ale równocześnie zapewnił, że nie zamierza się poddawać i będzie kontynuował swoją drogę w świecie MMA. Tylko ci, którzy ryzykują pójść za daleko, dowiadują się, jak daleko można zajść. Walka dla KSW na Stadionie Narodowym. To spełnienie marzeń. Walka w rodzinnym mieście. Tysiące kibiców, najlepsi zawodnicy, wspaniała oprawa i mega atmosfera. Do pełni szczęścia zabrakło tylko jednego. Zwycięstwa. Dobrze wszedłem w walkę. Czułem, że moje ciosy dochodzą celu. Rywal je odczuł i zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Niestety. W kluczowym momencie popełniłem błąd, a walcząc z tak doświadczonym przeciwnikiem jak Michał Materla, nie można sobie pozwolić na błędy. Taka jest specyfika tego sportu. Pięknego, brutalnego, niewybaczającego błędu. Ogromne gratulacje dla Michała, którego postawa może być przykładem i inspiracją dla kolejnych pokoleń wojowników. KSW ogłosiło szczegóły kolejnej gali KSW 84, która odbędzie się 15 lipca w Polsat Plus Arenie w Gdyni. Podczas tego wydarzenia Phil De Vries po raz 9 będzie bronił pasa wagi ciężkiej. Powróci również Damian Janikowski, który po 10 miesiącach wraca do organizacji pozaolimpijskim występie. Lokalni zawodnicy, tacy jak Sebastian Przybysz, Krystian Kaszubowski i Bartosz Leśko, również stoczą swoje pojedynki podczas lipcowej gali. KSW ogłosiło, że sierpniowa gala KSW 85 odbędzie się w Nowym Sączu, rodzinnym mieście Roberta Ruchały, tymczasowego mistrza wagi piórkowej. Na razie nie są znane pozostałe szczegóły dotyczące karty walk tej gali. Podczas wydarzenia XTB KSW Koloseum 2 organizacja poinformowała o tym wydarzeniu.
Patrząc na to zdjęcie, trudno powstrzymać emocje i zastanawiać się, czy taka walka kiedykolwiek się odbędzie w klatce najlepszej polskiej organizacji. Mistrzka jest w wagi ciężkiej Phil de Vries naprzeciwko ikony MMA, Alistair Overeem. Oczywiście wszyscy wiemy, że droga do takiego starcia jest pełna wyzwań, a wiele czynników wpływa na to, czy takie widowisko zostanie urzeczywistnione. Jednakże wyobraźcie sobie tę walkę. I dyskutując na ten temat, nie możemy oprzeć się nadziei, że kiedyś zobaczymy tych dwóch wojowników w akcji. Sebastian Przybysz na gorąco zabrał głos w trakcie gali KSW. Ale gala, bo jakie momenty, ale wyjście Jurasa, ciary, takie emocje, nie byłem w pobliżu na lepszej gali niż dzisiaj, naprawdę. Show. Maciej Kawulski, jeden z właścicieli organizacji KSW, udzielił wywiadu mediom, w którym wyjaśnia sytuację dotyczącą Mariana Ziółkowskiego oraz powiedział, jakie kroki trzeba było wykonać. Nie, no jakby, no wiesz, to jest zawsze taka sytuacja, w której bardzo szybko musisz zareagować i coś zrobić. Nie możesz poddać się emocjom, bo one cię zgubią i ja jestem po to, żeby mieć trochę przynajmniej zimniejszą krew niż zawodnik i mu doradzić i powiedzieć, jak moim zdaniem powinno się zachować w takiej sytuacji, żeby przede wszystkim przeprosić ludzi, którzy tu przyszli również na tą walkę. No i tyle. Martin Lewandowski po gali Koloseum 2 odpowiedział, który z nokautów jego zdaniem był najlepszy. No myślę, że Głowacki, bo to było po prostu coś, jak to się wydarzyło, nie? W ogóle, ja nie widziałem takiego nokautu nigdy. Tak, więc to myślę, że to będzie w ogóle światowej klasy viral. No. Lewandowski w dosadny sposób zaczepił również organizację Fame MMA. To myślę, że to jeszcze takie fajne jest w tym wszystkim, że chyba tym zabiegiem przywróciliśmy prawdziwe, kurwa, słowo fame. If you know what I mean. To jest, kurwa, Hall of Fame, motherfuckers. Thank you. Tomasz Romanowski na swoim profilu Instagram dodał krótki post, w którym gratuluje przeciwnikowi wygranej. Dziękuję organizacji KSW oraz wyraża duże słowa szacunku w kierunku Materli i Szpilki po wygranych walkach. Roman Szymański zamieścił obszerny post na swoim profilu Instagram po walce. Niestety wiele złego wydarzyło się przed samą walką. Nie będę się tłumaczyć. W samej walce były dobre i słabe momenty. Jestem przekonany, że gdybym był w pełni sił, to dziś byśmy razem świętowali zwycięstwo. Niestety takie jest życie, sport. Emocje, jakie mi towarzyszą, złość. Co dalej? Czas wylizać rany i wracać do pracy. Zabrać to, co nasze. Dziękuję za wsparcie. Jesteście zajebiści. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.